Cześć, jestem Mateusz Pawłowski i opowiem wam historię. Który polski wynalazca nie znosił cara, ale uratował jego życie pierwszą na świecie kamizelką kuloodporną? Poznajcie genialnego wynalazcę Jana Szczepanika. Jan Szczepanik, tkacz, który ukuloodpornił wielkich i małych. Jest początek XX wieku, gangi rządzą na ulicach Nowego Jorku, w strzelaninach giną policjanci, ale od kul umierają nie tylko zwykli ludzie. Odkąd broń palna stała się powszechna, pistolet można wymierzyć w kogokolwiek. Na przykład w nielubianego cara, cesarza czy króla. Z odsieczą przychodzi genialny wynalazca Jan Szczepanik, który konstruuje kamizelkę kuloodporną z jedwabiu? Trudno sobie wyobrazić, jak delikatny jedwab miałby zatrzymać pocisk przebijający nawet blachę. Jan, pomysłowy tkacz, opracowuje metody tak gęstego i wielowarstwowego splecenia cienkich nitek, że kula nie może się przez niego przebić. Kamizelka tworzy bezpieczną zbroję i jest na tyle lekka, że można ją nosić nawet pod ubraniem. Jan zademonstrował skuteczność kamizelki, strzelając w ubranego w nią służącego z odległości zaledwie kilku metrów. To musiało zrobić wrażenie, bo jego jedwabny pancerz od razu znalazł wielu chętnych. Kuloodporna tkanina ochroniła wielu ważnych ludzi świata, takich jak na przykład króla Hiszpanii, który dwukrotnie uniknął śmierci, bo podróżował wyłącznie w karecie obitej materiałem Szczepanika. Car Rosji był tak zadowolony z wynalazku, że w nagrodę wysłał mu order. Dumny jednak Polak nie przyjął odznaczenia, jako że car okupował wówczas Polskę, wobec tego władca, który bardzo chciał się odwdzięczyć, podarował mu zegarek wysadzany brylantami. Trudno wymienić wszystkie wynalazki Szczepanika, było ich tak wiele. Na jakikolwiek przedmiot nie spojrzał, od razu widział jego lepszą wersję. Zrewolucjonizował on tkactwo, zamiast pracy ręcznej wprowadził automatyczny system przeplatania nitek oparty na fotografii. Chcąc pokazać możliwość swojej maszyny, tkał portrety ze zdjęć i to w kolorze. A skoro udało mu się przesłać fotografię do maszyny tkackiej, to dlaczego nie miałby przesłać filmu na odległość? Jan skonstruował aparat do emitowania filmów, czyli prototyp dzisiejszej stacji telewizyjnej. Kiedy w Londynie zaprezentował on swój wynalazek, dziennikarze nie mogli uwierzyć, że oglądają film nadawany z telektroskopu postawionego kilka budynków dalej. Myśleli, że Jan ich oszukuje. Nie ma się co dziwić, działo się to ponad 100 lat temu, kiedy największym osiągnięciem była czarno-biała fotografia, a filmy były nieme. No ale na to Jan i też miał odpowiedź. Wynalazł system fotografii barwnej oraz aparat do rejestrowania dźwięku na taśmie. Jan był tak zdolny i kreatywny, że nazywano go Leonardem da Vinci z Galicji. Tę oraz inne historie genialnych Polaków, którzy zmienili świat, przeczytacie w książce Jak zostać genialnym hultajem. Do kupienia pod linkiem wydawnictwo State of Poland.